Artysta, rzeźbiarz Staw van Steenwinckel jest w Polsce, zwiedził Wrocław, Kraków, Katowice i ma w tym swój cel. Ja mam tyle cel, że ja nie powiesz jaki. Jesteś rzeźbiarzem i... No jestem, ale tylko trochę. To jest kawałek mojej życia. Ja jestem rzeźbiarz, ja maluję, ja pisałem troszkę, śpiewa nie, trochę też czasami, ale to jest sztuka. Mieszkasz w Belgii, tak, i tak. Często odwiedzasz Polskę. No tak, to prawda. Ja jestem minimum 2 miesiące rocznie jestem w Polsce. Tylko na różne miejsce, Wrocław, Skalska Poręba, teraz Katowice. Ale ja bardzo lubię, to jest moje ulubione miasto, nie tylko w Polsce, ale na cały świat. Po Santa Fe w Ameryce jest dla mnie numer drugi, jest Kraków. Dlaczego? Dlaczego Kraków jest miasto takie jak Brugia w Belgii? Brugia w Belgii to jest takie miasto, nie była ruina potem się co, nie, to zawsze był na stanie jak było jeszcze 500 lat temu na przykład. A Brugia to samo. Dla mnie Brugia w Belgii to jest trochę jak Kraków, moim zdaniem. Nie było takiej, wiesz, nie był złamany przed takim hitlerowcem, czy taki. No, Kraków jest naprawdę, do dzisiaj, moje ulubione miasto. Miasto artystów i ty jesteś rzeźbiarzem. Co cię najbardziej w rzeźbie urzeka? Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego jestem rzeźbiarz specjalny na drewno? Ja to lubię, jak ja widzę na przykład takie drzewo, ja widzę, co ja mogę robić od tego drzewa. Wszystko to jest stadia, czy jak to nazywa? Słoje. Słoje, no. I to ja lubię. Ty masz to, ty masz kawałek drzewa, ty masz... A potem jak widzę, co ty można robić od tego, to mi daje taki satysfakcję, taki satysfakcję, taki... No, zadowolony taki jestem od tego. Ja lubię wszystko, co jest kreatywne, co jest... To, co jest niepopularne w Belgii, ale na przykład tego amber, bursztyn, w Belgii to nie jest popularne. Ja spróbuję takie, wiesz, takie znajome kobieta i ona jest artystka super. Ale ta kobieta ma wartość tyle, ona jest taka artystka, ona dalej chce zrobić coś artystyczne na swoje. I ja jestem trochę to samo. Jak ludzie nie lubi, no to szkoda. Ale przede wszystkim rzeźbisz i uwielbiasz dąb. No, dla mnie... Dlaczego? Ja byłem dzisiaj z Krakowa do Katowice, był to taki nauczyciel na moje wagon. I on mówi, dlaczego ty robisz na dom, to jest twarde, to jest taki i taki. Ja mówię, twarde to ma wielką wartość. Lipa, patrz tego, lipa, tego rzeźby, za 20 lat, za 200 lat to już będzie nic. Dom to dalej będzie. Ja nie mam przeciwko lipa coś. Nie myślę, ja mam przeciwko to, co ludzie robi tutaj takie. Ja lubię dąb i koniec. Nie tylko dąb, tylko też na przykład orzech, wiśnia, takie drzewo. Rozumiem. Jesteś Belgiem, a polski język znasz dobrze. Nie, ja spróbuję tłumaczyć to wszystko. Belgii urodzi jak na twój język, a twoja mama. To jest niderlandzko, flamandzko, niderlandzko. To jest to samo. Szkoła to jest automatycznie francuski, drugi język. Ale w Belgii ma 3 języków, niemiecki też. No, i jak ja pracowałem, pierwsza moja robota, to było dużo klientów, ja miałem w Niemcy. I niemiecki to jest taki podobny to niderlandzko, co nie było problem. Potem ja miałem taki wiek, taki wiesz, już mam ochotę na dziewczynę i taki, na łóżku ja uczę mój angielski. A potem w Polsce ja byłem, tam było tyle filozofów, to ja uczę trochę polski język. Nie, z moim zdaniem polski język to jest taki bogaty, naprawdę, to jest super bogaty język. Ja miałem dużo znajomych w Polsce, w Wrocławiu, i ja uczę po polsku to, wiesz, dzięki moim pracownikom. Ja miałem 2 pracowniki do Ukrainy. I jeden język, co oni mówi, był oczywiście rosyjski, ukraiński i polski. Nie 100%, ale to był jeden język porozumienny. Jak ja wracałem po 10 lat do Belgii, ja widzę tam, spotykałem dużo, moja sąsiadka to jest Polką. Ona tak lubi, mówię trochę po polsku, tak jak do. A ja to też lubię, ale ja nigdy nie zapomnę po polsku, ale to nie język dla mnie, nie. Jest trudny i za bogaty dla mnie.
Każdy artysta chce wystawiać swoje prace w różnych miejscach. No. Powiedz mi, czy planujesz jakieś konkretne wystawy w Polsce? Mój problem to jest to. Ja lubię tyle rzeczy. Ja lubię maluję. Ja lubię rzeźby. Ja lubię piszę. Ja lubię teatr. Ja wszystko trochę znam. Ale ja nie jestem taki super rzeźbiarz. Ja nie się czuję naprawdę nie jak artysta, tylko może ja żyję jak artysta, to prawda. Ale nie, ja chcę tu w Polsce, i będzie raz tak, ale to będzie tylko 10% od całej wystawy. Ja organizuję razem z moim bardzo dobrym znajomym Stanisław Wysockim, międzynarodowym. I to oni będą robić raz, ale to będzie normalne na Jelenia Góra. Za 2-3 lata. A może to ja tam parę, moje rzeźby tam będzie. Ale jestem na emeryturę teraz i ja żyję jak emerytura. Ale samo moje życie jest, było takie. W Jeleniej Górze, bardzo ładnym mieście, będzie można zwiedzić tę wystawę, jeśli dojdzie do realizacji. No, czyli no. 2-3 lata, ja nie wiem. Mam nadzieję, że wtedy będzie można twoje rzeźby zobaczyć. Niezależnie od tego, można je oglądać w Belgii. Ale to jest mój problem. Zawsze ludzie mnie zaproszą. Oj, tu też Belgii. Staw, kiedy ci będzie na wystawie tak i tak? Ja mówię, ja nie mam rzeźby. Ja mam za dużo interesu. Ja mam szczęście, ja mam od razu takie, prawie zawsze od razu, klientów na to. A czyli rzeźby twoje i twoje dzieła są u klientów ale prywatnych. Ja mam, tak, ale ja mam bardzo powoli tempo, czy jak to nazywa po polsku, ja nie wiem. No powoli, ja nie, ale dobrze. A to jest twoja sprawa. Ale z Van Gogh też miał taki, wiesz, nie było dobrze, nie było taki i taki. Jeden moich klientów na przykład to był Robert Redford. 3 lata temu w Santa Fe, on ma mieszka obok mój znajomy. Jestem, on mówi, zrób dla mnie święta Francisco. Ja mówię, ale co, na dąbie, no dobrze. Ja zrobiłem tego, ja mówię, ja mam jedno warunki. Nie zrobię reklama. Patrz na moją twarz, on mówi, ja już nie wygląda jak Robert Redford. On był po tego operacja taki, wiesz, on ma już 78 lat, ale to jest taki fajny facet. A kto siedzi obok? Gene Hackman. Ja nie widziałem tego. Santa Fe to jest miasto, Roberts ma tam mieszka Val Kilmer, Gene Hackman, Robert Redford. Tyle ludzi, Shirley MacLaine mieszka. Jak ty jedziesz tam do takiej knajpy, to oni tam siedzą, piją tam swoje kawka i whisky. A to jest fajnie, wiesz, świat tam jest bardzo mały. To samo ja mam, jeden mój najlepszy klientów to jest Bono, YouTube. Ja mam na wideo tego, jak był 20 lat tego grupa YouTube. Ja byłem w Dublinie, rozmawiałem z nimi takie, co ja muszę robić? No taki tron. Na takie symbole irlandzkie. No zrobiłem tak i tak, ty wiesz. No a potem, idziemy teraz do takiej dobrej restauracji i taki. No i ja to robiłem, wiesz, do dzisiaj. Ale ja mam strach. Strach od tego, ja mam moje roboty. Ale ja chcę być dalej staw, jak ja jestem. A nie taki staw, nie, dzięki Bono, dzięki Robert Redford, ja nie chcę tego. Jesteś sobą i siebie reprezentujesz. Tak. Jak ludzie mówią, że jesteś artystą, nie, to nieprawda. Ja żyję jak artysta, to jest prawda. Ale życie wiąże się z tym, co ja się piję, robi. Ja piję jak artysta, to też. Co mogę ci życzyć jako artyście, malarzowi, rzeźbiarzowi, poecie? Ja nie chcę taki etykiet, czy jak to nazywa po polsku. Ale nie unikniesz tego, bo te etykiety są do stawa przyklejone. No. Dziękuję. Ja dziękuję.